Cześć, Turnest! Do Fortnite w końcu zawitała nowa wyspa. Naturalnie kryje się na niej mnóstwo tajemnic i ciekawostek, które tylko czekają, aż ktoś je odkryje. Mam tu na myśli na przykład ogromny właz do nieznanego miejsca, czy przepotężne łyby podbijające wyspę. Nie no, to drugie to żart. Na lądzie, jak i pod wodą, możemy dostrzec przeróżne fajne rzeczy. W tym filmiku nie oprowadzę was po całej mapie. To by zajęło chyba cały dzień. Dzisiaj skupię się na tych mniejszych czy większych ciekawostkach, które kryją się pod taflą oceanu i w przeróżnych innych miejscach na nowej wyspie. Na początek zanurkujmy pod wodę. Podwodny świat to całkowita nowość w tym sezonie. Nigdy w Fortnite nie mieliśmy nawet jednej okazji zajrzeć pod wodę, która otaczała naszą poprzednią wyspę. Teraz nie tylko możemy do wody wskoczyć i sobie popływać, ale i dać mini nura i zobaczyć to, co przygotowali twórcy gry. Akurat wspomniałem o oczach, więc spójrzcie na to. Pod wodą przy jednym z brzegów małej wyspy są pomniki głów stworzone przez wielbicieli łyb. Zanurzonych jest tutaj kilka ogromnych, wielkookich głów wokół tej wysepki. Na lądzie znajdziemy tu małe chatki z dużymi muszelkami oraz więcej mniejszych i większych głów łybopodobnych. Jedna z nich na czubku głowy ma wodnego fisteczka. Za tym zamkiem kryje się kolejna podwodna ciekawostka. Wygląda na to, że pewien statek z kontenerami utonął i zapadł się pod ziemię do góry nogami. To chyba tyle z naszej podwodnej wędrówki. Pozwólcie, że zapoznam was z nowymi gigantami, którzy zawitali na wyspę. Wśród ośnieżonych wzgórz można napotkać wielkiego patyczaka, który przycupnął sobie na krawędzi. Ponieważ został on złożony z rur, przypomina on klasycznego patyczaka. Na farmie Ferry za to macha do nas wielki człowiek z siana. Jest duży, pełen siana i to tyle. Może jest on prowadzącym wyścigów kosiarek, które odbywają się w tym miejscu. Kto wie? Musimy jeszcze na chwilkę zanurzyć się pod wodę, ponieważ znajdziemy tam Transformersa, który daje o sobie znać, wynurzając tuż nad wodę skrzynkę. W głębi lasu piszczącej puszczy można spotkać zarośnięte głowy pana Burgerka i pana Pomidorka. Ciekawe, skąd się oni tutaj wzięli? Może spadli z nieba? Teraz odwiedzimy bardzo tajemnicze miejsce. Pod pozornie niewinną małą wieżyczką na wyspie kryje się nowy bunkier. Ale to nie wszystko. Właściciel tego miejsca w piwnicy swojego domu kryje ogromną konsolę z wieloma monitorami. Kimkolwiek ta osoba jest, na pewno na kogoś szpieguje. Wskazują na to teleskopy poukrywane w krzakach. Co ciekawe, jeszcze jeden taki bunkier jest w krzaku, na wschód od sklepowej sedyby. Chodźmy teraz do nowej elektrowni na brzegu wyspy. Kevolution Energy to bezpośrednie nawiązanie do słynnej kostki o imieniu Kevin. Komuś udało się przeistoczyć fioletową masę Kevina w źródło energii. We wnętrzu jednego z budynków możemy nawet wskoczyć do galaretowego basenu. Przy okazji to w tym miejscu jest nawiązanie do serialu Simpsonowie. Homer Simpson, jedna z głównych postaci tego animowanego serialu, pracowała na niemalże identycznym stanowisku. Homer Simpson lubił zajadać się pączkami. Je też tutaj znajdziemy. Poza tym jestem pewien, że to miejsce odegra ważną rolę w fabule Fortnite. Wydarzenie halloweenowe będzie już za 2 tygodnie, a to jest elektrownia stworzona na podstawie mrocznej masy kostki. To nie może się dobrze skończyć. Teraz powspominajmy czasy starej wyspy. Wyjątkowo na to miejsce rzucę okiem osobiście. Jest tutaj dużo ciekawych rzeczy i słuchajcie, ktokolwiek tu mieszka jest niezłym rupieciarzem. Znajdziemy tu dużo elementów poprzedniej wyspy. Na przykład ten oto posąg lwa, pamiętam, że był na stadionie, który był chyba w 4. sezonie, coś takiego. Ale co ciekawe, posłuchajcie, tutaj kilka kroków dalej jest taki, jest taka kanapa z chyba busa bojowego nawet. Jakieś pićko i patrzcie uważnie, to jest zdjęcie wypasionej wyrwy z 4. sezonu, kiedy jeszcze nie była zarośnięta i kiedy tam było centrum badawcze, które badało meteor, w którym był przybysz, a później przybysz chyba wiecie co zrobił. Z przybyszem to jest długa historia, ale no, bardzo fajne. Bardzo ładne zdjęcie. Okej, idziemy dalej. Tutaj znajdziemy potężnego misia i pamiętam, że ten misiek stał chyba niedaleko sklepowej sedyby. Tak mi się przypomina ten misiek. Tutaj co to jest zdjęcie akrów anarchii albo zgubnych ziem. Schodami do góry i możemy zobaczyć kolejne zdjęcie wypasionej wyrwy, tym razem jak już była bardzo zarośnięta przez drzewa. Tutaj dobrze widać, pamiętam, że chyba takie same zdjęcia były w wstępnym składzie, kiedy tam jeszcze było muzeum. To było jakoś chyba w 8. sezonie lub 7.
Okej, chyba zobaczyliśmy wszystkie ciekawe zdjęcia, które były w tym domu. Teraz sobie zobaczmy magazyn tego właściciela tego domu. Jak już mówiłem, on jest niezłym rypieciarzem i chowa on tutaj dużo rzeczy z poprzedniej wyspy. I to jest ciekawe, skąd on je wziął. Czy one wypadły z nieba, czy coś? Z jakiejś wyrwy? Czy może on jest... Czy może on używał wyrwy, żeby się przemieszczać? No nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Tutaj jest jakiś wóz, ale wóz bojowy to nie jest. Ale to jest chyba wieża, która była przy zgubnych ziemiach. To jest chyba no dokładnie ta sama wieża, która została tam zbudowana pod koniec sezonu poprzedniego. Ciekawe. To jest jakaś fontanna. To jest chyba fontanna z... Leniwej Laguny. To jest chyba fontanna z Leniwej Laguny. A to jest zegar z wykrzywionych wież, ten klasyczny wykrzywionych wież. Możecie pamiętać, że taki sam zegar był w rozlożach rupieci na poprzedniej wyspie. Taki właśnie zniszczony zegar z Big Bena, który był w wykrzywionych wieżach. Na górze za to mamy nawiązanie do słonecznych stopni. Możecie pamiętać, że tam właśnie w słonecznych stopniach pod wulkanem były takie oto posągi. Kolorowe. I coś jeszcze. Tak wracając na zewnątrz, to tutaj jest znak, który był w samotnym schronisku. On bodajże został usunięty w 4. sezonie przez wyrwę, albo w 5. nawet. Chyba w 4. I wrócił dopiero w 10. sezonie na wyspie Kevina. I co ciekawe, na tej fladze tutaj jest logo, do której należy ten rupieciarz. No, można ją zniszczyć. No i nie ma flagi. O, ale to też jest z poprzedniej wyspy. Go away. No dobra, no to my już idziemy. Tak jest tutaj napisane, no to idziemy. Jak już poruszyliśmy temat starej mapy, to na jednej z wysepek jest karkołomne kino. To samo, które było w grze od 4 do 7 sezonu. Tylko skąd się ono tutaj wzięło? Ten odcinek chciałbym zamknąć tematem sekretnego, ogromnego wejścia, który ukrywa to, cokolwiek jest trzymane w środku tej góry. Wokół tego miejsca są różne pojazdy i elementy mapy, które są charakterystyczne dla obozów wojskowych, które pojawiły się na wyspie w tym sezonie. Co mogą skrywać tak ogromne i strzeżone drzwi? Ta droga w końcu musi gdzieś prowadzić. Miejmy nadzieję, że Fortnite nie porzuci tego miejsca i nie będzie jedynie ciekawostką, a ważnym miejscem, w którym odbędzie się jakieś wydarzenie. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.